Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, pragnę przedstawić stanowisko w związku z 70. rocznicą Powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Na tę okoliczność historyczną Komisja Kultury i Środków Masowego Przekazu, której mam zaszczyt być członkiem, przedłożyła Wysokiej Izbie projekt uchwały. Uchwała ta będzie przedmiotem głosowania już w dniu dzisiejszym. Rok 1942 to środek II wojny światowej. Polska stała w ogniu walk, szalał terror najeźdźcy. Sytuacja zdawała się być całkowicie beznadziejna. Uczeni, sędziowie, profesorowie w niewoli bądź na zesłaniu. Obozy koncentracyjne pełne jeńców. Każdy szczęśliwie przeżyty dzień to niemalże dzień cudu. Sytuacja geopolityczna pod żadnym względem nie sprzyjająca jakimkolwiek ruchom narodowo-wyzwoleńczym. Jednak w narodzie duch głębokiego patriotyzmu nie tylko nie wygasł, ale właściwie się odrodził. I w takich oto dramatycznych warunkach zrodziły się i powstały Narodowe Siły Zbrojne. Była to na ówczesne czasy jedna z trzech największych polskich organizacji wojskowych walczących o przyszłą wolną i suwerenną Polskę. Narodowe Siły Zbrojne zostały utworzone przez działaczy ruchu narodowego, realizując jednocześnie program tego nurtu ideowego. Potencjał Narodowych Sił Zbrojnych nie został w czasie wojny w pełni wykorzystany. Niemniej jednak Narodowe Siły Zbrojne odegrały znaczącą rolę w walce z okupantem niemieckim i sowieckim. To właśnie Narodowe Siły Zbrojne akcentowały konieczność i potrzebę powrotu Polski na ziemie zachodnie. Ich udział był duży w przywróceniu piastowskich granic na zachodzie i granic II Rzeczpospolitej Polskiej na wschodzie. Zawsze zachowywały one swoją samodzielność, stając się częścią sił zbrojnych w kraju, a uznających swą podległość legalnym władzom Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie. Warto wspomnieć, że Brygada Świętokrzyska, dowodzona przez pułkownika Antoniego Szackiego, Bohuna, rozbiła obóz pracy w Choleszowej na terenie Czechosłowacji i uwolniła z niego żonę Cecylię, premiera Stefana Mikołajczyka. Ten fakt był dotąd głęboko skrywany. Należy nadmienić, że dyskusja o roli i walce Narodowych Sił Zbrojnych była przez bardzo wiele lat tematem tabu, często jednostronna, nie ukazująca obiektywnie działalności i dokonań tej formacji zbrojnej. To też oddanie tą uchwałą czci i pamięci jest naszą narodową powinnością i obywatelskim obowiązkiem. Polskie Stronnictwo Ludowe, tym wszystkim narodowcom, którzy umierali ze słowami Polska na ustach, pragnie oddać hołd poległym i wyrazić głęboki szacunek żyjącym kombatantom. Dziękuję uprzejmie.